No więc w dniu dzisiejszym nadal nie przyjmuję posiłków. Była jakaś komisja. Co się działo? Jest dzisiaj piątek. Opowiedz, co się dzieje. Piątek, tak. Z rana napisałem, że chcę porozumieć się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który jest tutaj na telefonie. Do piątku nie miałem możliwości skorzystania z możliwości kontaktu z jakimkolwiek adwokatem lub rzecznikiem, bo mi nie dopuszczano do telefonu. Czyli kiedy przez tydzień ci blokowali kontakt, rozumiem. Tak, blokowano mi przez tydzień kontakt. Dzisiaj wezwali mnie na komisję i kazali mi zostawić dzisiaj wszystkie rzeczy, a więc chciałem przedstawić tej komisji, dlaczego i jakie są czynności. Odczytano jakieś trzy zarzuty. Jeden z tych zarzutów był, że odmawiam przyjmowania posiłku. Drugi zarzut, że nie staje na baczność i nie melduje się. No więźniowie politycy nie muszą, jasne. Nie muszą. I co, i powiedz, obiecali ci, że cię wypuszczą dzisiaj, tak? Czy tak było? Czy obiecali ci, że cię puszczą dzisiaj? Tak, kazali mi się spakować do wyjścia, byłem na magazynie, podpisywałem i jednak zmiana decyzji, wróciłem z powrotem, ale już na inny pawilon, na inną celę. Cele bez telewizora, cele bez czajnika, a więc nie tylko, że nie jem, ale już w tej chwili nie mogę pić żadnych napoi spożywać, bo nie mam napoi ciepłych. No. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Skutecznie uniemożliwiają mi, odmówili mi przyznania mi adwokata z urzędu na tą całą komisję, odmówili mi dania jakichkolwiek zarzutów na piśmie, ani też uzasadnienia. Odmówili w ogóle przyjęcia pisma do dyrektora. Celem związany z komisją pismo to po prostu rzuciłem na ziemię, a oni powiedzieli, że to nie. Wszystkie pisma, gdzie nie ma słowa prośba, były. Tak zwany wychowawca wyrzucał ostentacyjnie do kosza. A powiedz mi, czy przyjął cię dyrektor więzienia? Czy dyrektor więzienia przyjął cię na rozmowę? Nie, nie przyjął mnie. Przedstawił mi jakiś tam inny facet, ja już jest dyrektorem więzienia. Pierwszy raz by był w cywilu, drugi raz nie wiem. To nie jest dyrektor więzienia, którego pamiętam. Jeżeli był dyrektor, to był tylko oddział, który znajduje się jako, się przedstawia jak to tutaj jest dyrektorem zakładu, a nie dyrektorem oddziału. Czyli ty jesteś dalej w Wojkowicach, w więzieniu, a powiedz mi, czy oni respektują twój status więzienia politycznego, jak się do ciebie odnoszą? Absolutnie, nic nie respektują. Nic nie respektują. Czy powiedzieli ci, ile będziesz dni siedział jeszcze i na jakiej podstawie? Nie mam żadnej informacji, za co siedzę i dokąd siedzę. Czy dopuścili do ciebie jakiś dziennikarzy, rodzinę, kogoś z kolegów przez ten tydzień? Kogokolwiek, adwokata? Czy dopuścili kogoś? Nie mam dopuszczenia ani rodziny, ani dziennikarzy. Dostałem kilka listów, za to wszystkim serdecznie dziękuję, ale to jest tylko część korespondencji, bo dostałą część korespondencji blokują i wyrzucają. A powiedz mi, czy masz dostęp do insuliny lekarza, glukometru, jak to wygląda? Podobno ci zabrała policja, tak? Nie mam dostępu, jest trzymany, a więc nie mogę posługiwać się lekami, gdyż nie mam dostępu do glukometru. No, więc nie mając glukometru, nie mówiąc pomiarów, nie mam możliwości insuliny brania czy innych leków. Dzisiaj mi przeznaczono leki, ale z kolei nie mam wody do popicia, a więc też się zdarzyć nie mogę. I to składa, która koła. No to skandaliczne rzeczy się tam dzieją z tego wynika. Ale czyli to jakieś wyjątkowe chamstwo, rozumiem, ta dobra zmiana tam w tych Wojkowicach. To jest gorzej niż było, jak siedziałeś rok temu za Kiszczaka. Jak dla komuny gorzej. Funkcjonariusze zachowują się bardziej bezczelnie jak SBC. Nie wszyscy, ale część. Nie musimy się przedstawić. Ja że nie będę się przedstawiał. Czyli nie chcą się nawet przedstawiać. Ani nie podał numeru, ani się nie odmówił, przedstawił. No. Jeżeli chcę, to i tak jest wyjątkowo, że z tobą rozmawiam i nie rozłączono. No dobrze, żeś się dozwonił. A powiedz mi tak, to chcieliśmy ci życzenia przekazać świąteczne. Rozmawiałem przed chwilą z twoją córką 2 minuty temu. Ona się... To Kaśka mnie pytała, gdybyś dzwonił, mam ci przekazać, czy ona ma przyjść do ciebie w święta na widzenie, jeżeli ją wpuszczą? Nie, ona ma wyjechać do Moniki na święta. Do drugiej córki. Chcę ci zwrócić uwagę, że został zatrzymany w dniu pogrzebu zięcia.
No to ładne. Mnie mówił marszałek senior Kornel Morawiecki, że się do ciebie wybiera, więc spróbujemy mu załatwić widzenie. Może go dopuszczą. Zobaczymy. Czyli w tej chwili robimy akcje solidarnościowe z tobą. Robiliśmy w sądzie dzisiaj okręgowym w Katowicach, także będą kolejne akcje. Puściła wczoraj Rachoń puścił na Twitterze, puściła Niezależna Klubów Gazety Polskiej, także kilka portali, dało Radio Wnet, Jadzia Chmielowska, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, także to się rozwija w tej chwili informacja, Republika. Dzisiaj także próbujemy, jest niestety cenzura w publicznej telewizji pisowskiej Kurskiego, to skandal wielki. Szczególnie tu lokalna telewizja katowicka, to normalnie jest chamstwo. Tak? Zatrzymanie to raz, było po cichu. Zwróć uwagę, że w sobotę miałem zgodę na pikietę w celu likwidacji tej komunistycznej gwiazdy w Dąbrowie Górniczej. Tak, wiem. Dzwonili do mnie dzisiaj ludzie. Przełożyłem tą akcję likwidację tych ruskich 6 pomników w Dąbrowie, aż wyjdziesz z aresztu, także czekamy. Czyli tak, Zygmunt, przekazujemy ci życzenia świąteczne, żebyś się dzielnie trzymał. Wczoraj rozmawiałem z Ewą Stankiewicz, robi jakiś materiał, także masz od niej pozdrowienia. Od pani Zofii Romaszewskiej, pani Romaszewska dzwoniła z Kancelarii Prezydenta, też kazała ci przekazać pozdrowienia. Powiedziała, że będzie interweniować. Także będziemy uruchamiać, kogo się da. Niestety Rzecznik Praw Obywatelskich milczy, bo on się tylko frasyniukiem zajmuje, a jak patrioci siedzą za walkę z tą mafią komunistyczną, to oczywiście nie ma czasu. Także nie szkodzi. Trzymaj się dzielnie. Nie takie rzeczyśmy przeszli. Od wszystkich tu kolegów masz pozdrowienia. Strajk głodowy trwa dalej. Zobaczymy, czy mi dano czajni, żeby mógł zażywać leki. Napić się czegoś ciepłego. To od nich zależy. Tak nie będę miał czajnika, to mi fotoleją mi picia. Powiem ci, naprawdę fatalnie się czuję, zaczynam drętwieć. Lekarz dzisiaj w ogóle mnie nie przyjął. Ważą mnie, zjechałem już z wagi około 7 kg. No i co dalej ci będę mówił? No wiesz, nie dajcie się, bo ja się też nie daję. A szczególne pozdrowienia dla wszystkich naszych sympatyków zewnątrz. Przekaż im, że dziękuję. Za pocztę, dziękuję za wszystko. No i komuna już nie może dalej istnieć. No dobra, czy mogę powiedzieć? Aha, to Kasi. No. Kaśka ma się pakować i jechać na wieś z Anką na święta. Dobrze. Bo ją uduszę, jak przyjadę. Nie, no nie. Ach, nie myślę. Dobra, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się, Zygmunt, jesteśmy z tobą. Trzymaj się, Zygmunt. I trzymaj się, Zygmunt, ja tuż jestem. Halo. Czy ten, czy adwokat, cokolwiek się pojawi z pracy, mają być zostać wpuszczeni do... Dobra, trzymaj się. Zgłoś na listę gości Morawieckiego, mnie, Henia, no kogo się da pozgłaszać, że chcesz mieć gości. Ale oni dodają pensla na listę i wszystkich innych rzeczy. Nie, nie, podaj tylko nazwisko, a niech od marszałka seniora chcą pensla, to śmieszne. Trzymaj się, najlepszego. No papa, od Sławka pozdrowienia. Dobrze. Nie wiem, że nie byli z głosem Morawieckiego.